Cześć wam, z tej strony Składzik, witam was na kolejnym odcinku God of War. Jest nas 27 odcinek i w tym odcinku jednak trochę zrobimy sobie pobocznych miejsc. Tutaj na jeziorze 9, bo chyba tutaj woda trochę opadła, a warto byłoby pozbierać te wszystkie aktywności, które tu można ogarnąć. Na chwilę zerknijmy sobie tutaj do Broka. Zadanko. No nie wiem, czy chcę z tego skorzystać, ale możemy od niego akurat wziąć od krasnoluda. Chcesz, krasnoludzie? Mam kolejny trop w sprawie starego Andwariego. Spotkajmy się przy kopalniach Landsudr. Wyniesiecie z tego sporo cennych gratów. Kolejny trop? Przecież go znaleźliśmy. Znaczy, znaleźliśmy jego dłoń. Wyjaśnię przy kopalniach. Znajdziecie je na południe od rzecznej przełęczy. A teraz kupujecie coś, czy zamierzacie tu tak sterczeć, jak widły w gnoju? No, ciekawie się robi. Może i zerkniemy, ale to chyba nie w tym odcinku. Dziad ciągle majstrował przy duszach. Ciągnęło go do mrocznych rytuałów i innych takich. Ewentualnie zerknijmy sobie po pierwsze tutaj do stworzenia, ulepszenia. Ewentualnie też sprzedamy może te artefakty. Maski nam brakuje jeszcze jednej. Z pewnością ci ulżyło. Kielichy chyba jeszcze brakuje nam dwóch. Prawdopodobnie. Ale za to nam się trochę srebra zrobiło, prawda? Tchnienie ta mura. O, to jest takie dosyć ciekawe, które można byłoby kupić. Ale potrzeba tutaj sporo rzeczy, których jeszcze nam nie leciały. I coś czuję, że patrząc tutaj ornament Surtra, to będzie w Muspelheimie. No, ciekawie, ciekawie się robi. Tutaj tak samo na złoto. I też to widać, że raczej to chodzi o Muspelheim. Dobrze, od ognia. No, powiem wam, że w wolnej chwili sobie tutaj poczytam to wszystko. Może z tego będę chciał uzbierać i wybrać. Kamień wskrzeszenia mamy lepszy możliwość chyba do kupienia. To jest nadzwyczajny. A raz skorzystaliśmy z tego ogólnie kamienia. Ale musimy sprzedać ten jeden, no tak. I możemy kupić miękką stal. Teraz przejdźmy, jakbyśmy sprzedali sobie ten kamień wskrzeszenia. Mam nadzieję, że tego chciałeś. No chciałem młody. 5000, bierzemy. Bo tak to kosztowało 1000, czyli połowę ceny nam tylko zwrócił. Będzie możliwość, to na pewno wykorzystamy, sprawdzimy sobie. Zaklęcie nie wszystkie, widzimy tutaj, sprawdziliśmy. Ulepszenia mamy. Ale to nawet nie mamy założone, więc... A do stworzenia. Wow. No, powiem wam, że teraz zaczyna dosyć ciekawie na wszystko na złoto. Może oprócz tych dwóch. A to chyba dlatego, że mamy tą odblokowaną chyba możliwość do tego Muspelheimu. I chyba będzie trzeba tam zrobić jeden odcinek. I zobaczyć, jak tam jest. Ognista rękojeść Surtra i kolejne jakieś rozżarzone węgle. Talizmany. No, pomyślimy. Na razie zobaczymy, co możemy tutaj ulepszyć. Zapewne nie szpon, a koło trzeba nam się na pewno uda ulepszyć. I to zrobimy przede wszystkim. Bo mamy aż dużo tego srebra, żeby nam tutaj siedziało na naszej sakwie. I to jest maksymalne ulepszenie. Dobrze wiedzieć. To mamy założone na chwilę obecną. No i teraz się zastanawiam, bo w sumie nam teraz leci ta twarda stal jak głupia, ale możemy teraz ulepszyć tą i powiększyć nasz poziom. Mówi się trudno. Ulepszymy.
Można będzie łatwiej walczyć z niektórymi przeciwnikami. Może robię błąd na chwilę obecną. Tyra. To też nie jest głupi pomysł. Ale chyba nam już nie starczy na więcej ulepszeń. Zgadza się, bo brakuje aż 4 sztuk twardej stali. I tutaj mamy na razie wszystko ogarnięte. No i lecimy tutaj przeszukiwać. W sumie jeszcze możemy tutaj zerknąć tymi rzeczami, które sprzedaliśmy Brokowi. Faktycznie, one coraz więcej jest tych rzeczy na tych półkach. Ale mam też tu jeszcze jakiś tekst, opcjonalnie. Prawie zapomniałem. Brok, poznaj Mimira. Poznamy się. O, czemu nie mówiłeś? On dobrze wie czemu. Ja dobrze wiem, ty dobrze wiesz. Cisza. Koniec dyskusji. Wiecie co? Już nieważne. Czy ty i Sindri nie możecie się pogodzić? Nie wierzę, że jest aż tak źle. Jesteście rodziną. Nie praw mi kazań na temat rodziny. To nie ja tu zapomniałem, kim jesteśmy. Nasze dzieła były legendarne we wszystkich 9 światach przez więcej lat, niż mogę zliczyć. Nie odrzuca się tego z powodu jednego. Czego? Niczego ciekawego. Nie masz czegoś do załatwienia? Na przykład tobie trucia jadaczki nad twoją głową. To się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem runa Muspelheimu? Jeszcze jak zdobędziemy kolejną, to nam to potwierdzi wtedy, bo się na to się nie zorientowałem. Dobra, lećmy dalej tutaj podróżować po tym jeziorze. W sumie nam mówił o kolejnej kopalni. A tutaj gdzieś ta kopalnia jest. No ale nie wiem, czy tam będziemy akurat specjalnie lecieli teraz. Bo bardziej będziemy lecieli w stronę tych. To są odblokowane miejsca. Dzisiaj tam schodziliśmy, prawda? Tu byliśmy. Trochę mi czasem ta gra przypomina trochę wersję Gothica, wiecie? Na takiej zasadzie, że pokonujemy stwory, wracamy w dane miejsce i się okazuje, że są nowe stwory. Ale jakbyśmy na przykład przeszli całą fabułę, poszli pierwszy raz w dane miejsce, by się okazało, że chyba tych stworów nie byłoby więcej. A do czego dążę? Do tego, że w Gothicu były rozdziały. Rozdział pierwszy, rozdział drugi i tak dalej, co nie? Każdy z tych rozdziałów wychodziły nowe potworki. Odyn nienawidzi gigantów, a one jego. Ale matka Thora była gigantką zwaną Fjordiem. To jedna z największych miłości Odyna. Thor jest pół bogiem, pół gigantem? Dziwne. Gdy Fjordin odeszła, samotność nawiedziła Odyna. A w trakcie wojny z Wanami dojrzałem, co naprawdę go gryzło. Przekonanie jej trochę trwało, ale Freja zgodziła się. Przez jakiś czas był naprawdę uroczy. Wyglądał na szczęśliwego, zdawało się, że chce ją uszczęśliwić. Spełnił tyle jej życzeń, że nie pamiętam wszystkich. Pokój trwał i naprawdę wierzyłem, że wszystko poukładało się lepiej niż planowałem. Jednakże w końcu Odyn pokazał swą prawdziwą twarz. Zdobył zaufanie Freji i ona nauczyła go magii Wanów. Kolejna z decyzji, której miała pożałować. Niestety, pomimo starań jego doradcy, który twierdził, że pokój jest najlepszym sposobem na oddalenie Ragnaroku, Odyn nigdy nie wyzbył się obsesji na punkcie Jotunheimu. Posmakowanie magii Wanów i eksperymentowanie z nią zdeprawowało go jeszcze bardziej. Dobrze wiedzieć, że trochę więcej mamy zmianek o historii, ale też mamy tutaj do pokonania pewnego potworka. Chwila!
szybko udało nam się je pokonać. W sumie miała być tylko jedna, a nie aż dwie. Rzeczko, jak widzicie, zostawiam sobie na później, bo nie wiadomo, czy się nam może nie przydadzą w jakimś czasie. Słyszę kruka i kruk może tutaj jest niedaleko gdzieś. Tam mamy szczelinę, ale jakaś taka chyba łagodna, prawda? Zaraz wszystko sobie tutaj jakoś ogarniemy. To, co oczywiście jest możliwe do ogarnięcia. O, ale tutaj możemy to spuścić, dobra. Dobra, pozbyliśmy się tego chyba na dobre. I mamy sarkofag dostępny dla nas. I twarda stal, bardzo fajnie. I lecimy teraz troszkę wyżej. Nie wiem, czy kojarzycie te miejsca, bo w sumie to są miejsca, które były zatopione, ale tą tutaj górę powinniście dobrze znać. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy jakiś mapę skarbów, czy jakiś tekst. Dobra, wpisuję do dziennika. A, czyli jakiś tekst. No dobra, to sobie przeczytamy. Kara asów. Kapitanie Eryku. To nasza wina. Udało nam się dostać do jednego z zegarskich bibliotek, od których mieliśmy się trzymać z daleka i w ciągu dnia dorobiliśmy się więcej niż przez lata handlu. Jednakże burza, która zatopiła twoją flotę podczas nawałnicy, miałem wizję. Santor przyszedł do mnie. Pojawił się na podkładzie Marius Indena, akompaniamencie grzmotu. Pragnął zemsty, powiedział, że okraliśmy bogów i czeka nas za to kara. Błysnęło jasne światło, a potem zapadła ciemność. Obudziliśmy się tutaj, jakimś cudem przetrwaliśmy katastrofę. Chociaż podejrzewam, że była to część kary asów. Teraz jesteśmy zmuszeni do spędzenia ostatnich dni naszego życia na skalę otoczeni przez sługi Hel i pewne bestie. Budujemy i rzucamy się sobie do gardeł. To nie potrwa długo. Czy Aegir będzie wyrozumiały? Czy Ran będzie pełna współczucia? Czy może wybędą mnie, bym zamarł w Hel? Chyba nie mnie to wiedzieć. Przepraszam, kapitanie Eryku. Słyszę tego kruka. I mnie to trochę irytuje już. Tam coś jeszcze mamy. Bo jak tam się dostaniemy? Chyba tą linką w sumie. Zaraz sobie to ogarniemy. Tutaj mam do rozbicia. No, trochę się zbogaciłem w tym odcinku, jak widzimy. Kolejna twarda stal. Dopiero co wydaliśmy. Myślałem, że będziemy mogli coś zrzucić, ale jednak nie. I to chyba to miejsce, gdzie tutaj pierwszy raz byliśmy, to była aż tak wysoko woda. Chyba tak. Tu na górze powinno być chyba miejsce, gdzie rozmawialiśmy z duchem. Zaraz się dowiemy. Zgadza się. Nie mamy tu jednak przeciwników. Bardzo dobrze. Właśnie tutaj mamy to do ogarnięcia. Tu jeszcze możemy zjechać. Ale na razie mnie interesuje. O, co to jest?
to nie jest mapa skarbów. Więc znajdziemy. Wołamy tę mapę słowo. Stop lepidru, elegancko. Klucz kapitana, no właśnie. I tu ile srebra dostaliśmy. No to elegancko. No to już wiemy, gdzie to mogliśmy znaleźć. O, tam mamy kolejne takie drzewa. Yggdrasil chyba. Czynkę sobie oczywiście otwórzmy. Dla zapamięci. Nie, Ymira. Wielka szansa na wywołanie eksplozji mrozu przy każdym trafieniu oporem. O, to dosyć ciekawie brzmi, ale my mamy tutaj to założone. To jest klucik, możemy odblokować ewentualnie. O! To rozbić. Kolejna tutaj właśnie skrzynka odblokowana. Na chwilę, gdzie mamy tego kruka? Jego ciągle słyszę. Ale go nie widzę. Tu mamy, jak widzimy. Się schował nam kruczek. No powiem wam, że warto tutaj jednak było przyjść i jednak odłożyć część głównego wątku na później. I dobra, spotkamy się teraz tam na górze, bo tam mamy kolejny zjazd. Czy mamy chyba tutaj dostępne. Więc na pewno to na górze się zobaczymy. No jesteśmy już na górze, jak widzicie. I teraz tutaj zjedziemy w tą stronę. Tam kolejne mamy do ogarnięcia. Ojej, ile tu jest naprawdę przeszukiwań. Bardzo fajnie. Żelazna zatoka. Tutaj mamy możliwość przekręcenia tego. Zapamiętajmy o tym, bo może być tylko jedyna opcja z tej strony. Mamy sarkofag. Tam mamy do rzucenia. Może coś w tym uda nam się zdziałać. Na pewno przed siebie, ale to bym chciał ogarnąć. O! Wulver! Wilka mamy. Tu mamy wilka. Niech co tu wejdzie. Jak? Widzę postępy. No ja w sumie też również widzę postępy. Ojej, ile tu mamy naprawdę opcji. Tam jakoś na górę uda nam się jakoś wejść. Nie ma takiej opcji. Czy możemy zejść na dół? A to zaraz wszystko po kolei. Mamy tam już beczkę do wybuchnięcia.
Jeszcze jakiś jest. A mamy tu na górze do zrzucenia. Ja szukam tak po bokach, czy coś jest. I co? Jest opcja, żeby dostać się. Pół na pół. A tutaj mamy. Bardzo fajnie. A tu jakoś możemy? Tutaj widzę, coś się pali. W końcu dostaliśmy się w niektóre miejsca faktycznie, które nie mogliśmy się dostać wcześniej, bo to był pierwszy ruch, którego ogarnęliśmy. Gdy przypłynęliśmy. O, i tutaj mamy skrzynkę. Czyżby? Czyżby tędy? Faktycznie. A widzicie, jak dobrze skitrane. A bym pomyślał, że nie ma takiej opcji, tutaj się dostać. I ewentualnie od dołu byśmy musieli się tutaj dostać. Pierwsza byłaby myśl. Tam jeszcze coś mamy do ogarnięcia, więc tam też ruszajmy i teraz ogarniemy sobie te skrzynki. Te skrzynki, te runy przede wszystkim. Te pieczęcie, które tutaj blokują nam dostęp do tych wrót. Jeszcze to byśmy ogarnęli, wiecie. Tutaj gdzieś widziałem palenisko. To się pali. O, tam jest właśnie, zobaczcie. I chyba to będzie opcja, żeby tutaj się dostać. Faktycznie. Piękna sprawa. Kolejna twarda stal. Ale to przemyślane, żebyśmy się trochę potrudzili, co nie? Tu jeszcze mamy zablokowane, więc zaraz się dowiemy, jak to ogarnąć. Co my tu mamy na górze? Mamy tu jakieś fanty kolejne. Widok też jest dosyć ciekawy, ale nie po to przyszliśmy. Mamy kolejne jakieś ciekawostki. I tak jak myślałem, mamy tutaj dostępne jeszcze to odblokowanie. Bo będziemy potrzebowali tutaj poruszać tymi runami. A, i zeskoczymy tędy. No to super. Dobra, ale tutaj jeszcze mnie interesuje, co tu mamy na dole. Trochę to złowieszcze wygląda, wiecie? Mamy łódź. Aha. Nie wiem, czy wy to też widzicie, co ja. Ale to jest... ten golem. A to myślę, że mamy do podniesienia. A to jest kolejna jakaś mapa skarbów, albo ewentualnie jakiś tekst. Mapa skarbów, super! Mapa skarbów, no to elegancko. To się zapoznajmy z nią. Wyspy stworzenia. Nie rozumiem tych, którzy marnują czas, czcząc bóstwo stworzone przez inne. Oddaję część Buriemu, pierwszemu spośród bogów, od którego pochodzą Asowie. Zostawiam dla niego hołd na wyspie, która została mu poświęcona. Wow. Ciekawie to wygląda, ale na razie nic takiego podobnego nie widziałem. Chyba nie widziałem. Albo nie widzieliśmy. Dobra, zbudźmy tego golema. Pytanie, czy tak trafiałem w niego? Trochę się podpalił.
Aj, za szybko chciałem. Trochę bliżej. Chciałem odbić. Jeszcze moment. Właśnie, o to chodziło. Teraz go obijemy. I po tym golemie. Udało się. Udało się dorwać tę skrzynkę. Trochę było, ale daliśmy radę oczywiście. I faktycznie to potwierdza to, że te golemy nie są złe, tylko po prostu jeżeli uderzamy w nie, to możemy liczyć na to, że mogą nas i te skrzywdzić. Kolejna pieczęć. Żyćko sobie jednak weźmiemy, wiecie. Szał zostawimy. Dobra, i lecimy teraz ogarnąć tą te wejście tak naprawdę. Tak, z daleka to raczej będzie widać, czy nie? MBP. Tak to można zrozumieć. Co my tutaj mamy? Mamy ITE. Tam gdzieś była jeszcze runa. Zaraz się zapoznamy. W ogóle czy to doleci. Co my tam mamy? Ewentualnie zobaczmy, może z góry da się to jakoś zmienić. Czemu nie? Z tego statku. Jest tutaj, widzimy. Oj, szczelina tam jest. Taka łagodna. Chyba to jest to. No, tu trzeba jednak zejść już. Zostało nam by. Konie takie leżące. No właśnie takie. I powinno być otwarte już. Dostępne dla nas specjalnie. Już się nie świecą te, widzicie, runy, tak więc możemy chyba wejść. Wejść i to wszystko spalić. My mogliśmy kawałek odejść, ale buchnęło żarem, co? I tyle ciekawych opcji. Ale weźmiemy w sobie wszystko oczywiście. Bo wszystko nam się przyda. Kolejna runa. Mgły Helheimu. No można tak zebrać przeciwników kupę przed siebie i takie AOE zrobić, aby zamrozić. Na pewno z czasem będziemy wybierali sobie, czy jakbyśmy chcieli walczyć przede wszystkim. Idealna ruda świata, to coś nowego w sumie.
Coś tu mi brzęczy, tylko nie wiem w sumie co. Ten żar tak brzęczy. Możemy trochę teraz właśnie uleczyć. Dlatego zostawiam takie runy. No i przy okazji możemy czy tą szczelinę ogarnąć, wiecie? No chciałbym w sumie zakończyć ten odcinek, ale chyba jednak jak już jesteśmy na tej wyspie i tyle ogarnęliśmy, to warto by to dokończyć. Jeszcze to weźmy sobie przy okazji. No właśnie, nektar luniczny. Na trwałe, jako do run. A jak do tej dostać się? Ale jak Freja trafiła do lasu? Oj, to było szczególne okrucieństwo. Nawet jak na Odyna. Jakby małżeństwo z Odynem było zbyt małą karą. Odyn nie zasługiwał na kogoś takiego. Freja godziła się na wszelkie poniżenia, byle tylko utrzymać pokój i zagwarantować bezpieczeństwo swego ludu. W końcu nie była w stanie znieść spaczenia swej magii przez Odyna, jego szaleństwa i tyranii. I zakończyła małżeństwo. Gniew Odyna był olbrzymi, a klątwy, które na nią rzucił, przerażały nawet ją. Ale jej magia była o wiele silniejsza. Po takim czasie znał jej wszystkie słabości i wykorzystał je, by stworzyć tak silne klątwy, że nie mogła ich przełamać. O, i uwięził ją w Midgardzie. Co najgorsze, okradł ją z duszy wojowniczki. Freja nie jest w stanie walczyć, nawet by się bronić. Nie może skrzywdzić żadnej żywej istoty, ni bronią, ni zaklęciem. W takim świecie jak ten, co jej zostało poza życiem w odosobnieniu? Biedna Freja. Na jej miejscu też naplułbym ci w twarz. Ano, chłopcze. Ja też. No, ale chciał w sumie dobrze. Ale wyszło jak wyszło. Tutaj słyszę chyba przeciwników. Więc szykujmy się na walkę. I mamy tutaj już oczyszczone i tą szczelinę chyba możemy wziąć sobie, bo jest taka łagodna. I mamy pył światów ogarnięty przy okazji. 4 z 8 zamkniętych szczelin. W sumie to nie jest koniec tak naprawdę, patrząc na tą wyspę, bo jeszcze mamy opcję tutaj chyba na tą stronę dostać się. Tam też jest jakaś szczelina, ale to sobie już odpuścimy w tym materiale, bo już tutaj trochę ma ten materiał czasu. Tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście mile będzie na łapkę w górę, jak i skomentowanie tego odcinka. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I obejrzyjcie również inne moje materiały, które zaraz wam się wyświetlą. A tak to widzimy się już w kolejnym materiale i jeszcze trochę tutaj pozwiedzamy. Tak więc do zobaczyska, hej hej.